13. edycja przeglądu osób niepełnosprawnych odbywa się dziś w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Jełskiej. Impreza nieprzypadkowo odbywa się co roku przed rozpoczęciem Wielkiego Postu. Tematem prezentacji są bowiem obyczaje i obrzędy karnawałowe. Swoje umiejętności wokalne, recytatorskie i aktorskie prezentują dziś podobieczni 10 domów pomocy społecznej oraz środowiskowych domów samopomocy. Oprócz gospodarzy są to również przedstawiciele ośrodków m.in. z Kowaloleckich, Łomży, Mrągowa i Giżycka. Przegląd jest nie tylko okazją do integracji dla uczestników, ale również do wymiany doświadczeń dla pracowników DPS-ów, mówi Stanisław Litman, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Jełskiej. Myśmy te 14 lat temu zastanawiali się, co zrobić w takim okresie, no trochę martwym dla naszych podopiecznych, bo przeglądy, spotkania integracyjne, spartakiady to z reguły mają miejsce w miesiącach maj, czerwiec i później sierpień, wrzesień. Natomiast w tym okresie takim zimowym nic takiego się nie dzieje. Nasi mieszkańcy w sporej części już przez te lata poznali się. Oni się spotykają, chętnie ze sobą rozmawiają. Wieczorem jest spotkanie integracyjne przy muzyce, czyli będzie tam trochę tańców. A jeżeli chodzi o pracowników, to również wymiana doświadczeń. Tu są instruktorzy terapii zajęciowej. Oni ze sobą na tematy swojej pracy zawodowej również mają możliwość porozmawiać, wymienić się doświadczeniami. Jedna z uczestniczek przeglądu, Jadwiga Adamczyk, mieszkanka Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Jełskiej, przyznaje, że przygotowania do występu to ciekawie spędzony czas. Mamy piosneczki, mamy taki kabarecik zrobiony, no i w sumie taką scenkę. Po prostu takie wszystkie karnawałowe i takie sceniczne skecze. 3 tygodnie takiej solidnej pracy. No. Po prostu mamy dobrego terapeutę, dobrego kierownika, z którym dużo nam czasu poświęca i jest taki naprawdę po prostu dobry we współżyciu. Dobry we współżyciu, ma takie sympatyczne podejście. Dla mnie to jest takie odprężenie fizyczne, wie pani, na przykład psychicznie. Ja się z tym dobrze czuję. Jest zajęcie, nie ma tej monotonności, jest czas czym zajęty, mogę się tam w czymś po prostu się spełnić.